Jeszcze jutro pogoda w regionie będzie sprzyjać, ale od środy synoptycy przewidują spore zmiany. Angelika Bednarska, dobry wieczór. To czas na aktualne prognozy, a zatem spójrzmy na mapy. Dzisiejszy wieczór w całej Polsce upłynie z bardzo pogodnym, miejscami zupełnie bezchmurnym niebem. Z kolei noc nie przyniesie zmian i będzie bardzo ciepła, z temperaturą na poziomie od 13 do nawet 15 stopni w centrum. Chłodniej w górach, tutaj 7, maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Wiatr tej nocy na ogół będzie umiarkowany, ale momentami, szczególnie w Polsce wschodniej, powieje nieco silniej, w porywach do 40 km na godzinę. Jutro na pogodę w kraju będzie wpływał jeszcze bardzo rozległy ośrodek wyżowy, tak więc jak widzimy, pogodnego, słonecznego nieba nigdzie nie zabraknie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą bardzo przyjemne, można rzec, letnie wartości. Od 22 stopni w Rzeszowie do 25-26 na pozostałym obszarze. Przejdźmy teraz do mapy dla Kujaw i Pomorza. Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem przeważać będzie pogodne, miejscami również bezchmurne niebo. Temperatura tej nocy będzie oscylować na poziomie 13-14 stopni, a wiatr powieje z prędkością 25 km na godzinę. I tak też po ciepłym poranku czeka nas przyjemny dzień z dużą porcją wiosennego słońca. Do kraju w dalszym ciągu napływa zwrotnikowe powietrze, tak więc termometry wskażą wysokie wartości na poziomie 25, a nawet 26 stopni. Biometr będzie korzystny, ale ciśnienie powędruje już w dół i w południe barometry wskażą 1006 hektopaskali. W środę, drodzy Państwo, do kraju dotrze już front atmosferyczny, tak więc zachmurzenie wzrośnie, pojawią się opady deszczu, a wiatr będzie nieco silniejszy. Zmieni się również cyrkulacja powietrza i na termometrach w regionie do końca tygodnia zobaczymy już maksymalnie 17-18 stopni. Zatem korzystajmy jeszcze z tego pięknego wtorku. Do zobaczenia.